zlot Porsche, ja już przygotowuję sobie swoją Porschawę i moja to będzie RWB, doskonale. Nie będę tutaj robił jakiegoś koksa, zostawię ten standardowy silnik, możemy spoilera dać. Czekaj, który to był ten RWB? Chyba ten, nie. Ej, nie ma tego RWB, co jest? Ten RWB to był taki, wiesz, ogromny. Inna Porschawa z takim bodykitem? Poczekaj, chodźmy sobie tu. Już zaraz zapraszam, tylko zobaczę jeszcze inną Porschawę, czy będzie RWB? Zobaczę, bo to była jedna, a teraz... A jest, dobra. O, to jest generalnie ten sam bodykit chyba. I... O, co jest? Gdzie są te spoilery fajne? Przecież do RWB jest taki ogromny spoiler. 95. rocznik. A, czyli to. Też tak myślałem, że to może być to. RWB jest w Honiganie? O, właśnie, właśnie. Zobacz, czy tutaj mamy. Jest bodykit. O, czekaj, to jest jakie... To jest trochę inny bodykit. Jest bardzo szeroki. O, kur... Dobra, to jest to. To jest to, o co mi chodziło. Jeszcze chyba nie dokładnie RWB, ale już taki duży spoiler może być. To już mnie satysfakcjonuje. Jest fajnie, teraz felga. Jaka felga tu wejdzie? O, ty, ta pierwsza jest spoko. A, może dajmy sobie ten cal. I oczywiście szeroki kapor. O Jezu, pięknie. Dźwięk taki sobie. A jak na innym wydechu? Dobra, obie brzmią fajnie. Instalujemy to. Oba widechy znaczy się. Nie da się wejść przez pomocnika? Da się wejść. Chyba, że już jest pełny ten. Czekaj, ja was zapraszam. No już jest pełno tutaj, no to nie da się dołączyć, jak jest pełno. Już jest 12 osób! Ale szybko! Kurczę, ale wygląda ta Porschawa pięknie. Damn! Superowo. Ej, ale ktoś super kolor wymyślił i wiesz, oklejenie do tego. Ale driftować to nie wiem, czy będę tym mógł. Bo tutaj silnik z tyłu to takimi samochodami ciężko się driftuje. O! O, Porsche to ciężko. Za bardzo buja tą dupą. Coś tam chłop zarzuci, no ale to nie jest to. Ja bym coś może w mieście zrobił. Dawno nie byliśmy w mieście, no nie? Kurczę. Droga na wulkan? Porszakami? Ja wiem. Miasto. Też tak myślę, że miasto. Dawno nie byliśmy tutaj w tym miejscu. Tu jest mega dobrze do fotek. Mega dobrze. Mówię wam. Już tu kiedyś byliśmy na zlocie, ale w tak, na uniwersytecie jest super fotogeniczne miejsce. O kurczę, tutaj jaka blokada się zrobiła. Ktoś ma samuraj. Kurczę, to jest cyberpunka malowanie. Dobra, już możemy powoli sobie jechać. Jedziemy na spotkanie. Może w trakcie jazdy zrobimy sobie... Zrobię jakieś foto nam. O, teraz zobaczymy. Ej, ten zlot BMW, to odcinek ze zlotu BMW zrobił chyba ze 200 tysięcy wyświetleń na YouTubie. Jest dużo fanów BMX, co nie? Chyba bardzo dużo. Wiecie co, później zdjęcie zrobimy, bo tutaj nie wybraliśmy takiej drogi, gdzie moglibyśmy się skoordynować. Do takiego super fajnego zdjęcia trzeba jednak się trochę skoordynować. Ciekawe, co ten gościu w BMW sobie pomyślał, nie? Ten bot, co tam jechał. Jadą wariaty, elegancko. Czy ja muszę wam fotkę zrobić, żeby sobie te wszystkie Porschawy pozaliczać, wiesz, na zdjęciach. Jedźcie zawsze przede mną gdzieś tam, bo ja was z tyłu tak nie bardzo mogę widzieć, a z przodu to wszyscy jesteście od razu na live'ie. Macie wyznaczoną drogę, wiecie gdzie jechać, także wiadomo o co chodzi, nie? Sorry, chlepciu. Ej, same ja myślałem, że będą same te najnowsze Porschawki. Z 21 jest ta nowa GT3 RS, no nie? A ja specjalnie wziąłem sobie starszą, żeby wiesz, pojeździć na hashlifterku, sprzęgło i tak dalej. A tutaj proszę bardzo, same stare Porschawy. Jedna jest, Mati ma tą najnowszą, jest przepiękna ta Porschawa, jest przepiękna. A
A, jesteśmy już na miejscu i ta miejscuwa jest... O, jeszcze pora dnia jest idealna do tego, do tych zdjęć tutaj. I ona nie wygląda, ale tutaj zdjęcia wychodzą kosmicznie. Naprawdę, ta miejscowa w ogóle nie wygląda, jakby to miały być ładne zdjęcia, a wychodzą także szok. Dobra, jest chyba... Tu jest nowa Poczwała Poznaje, ta nie jest nowa. Tu jest nowa Rainfalls ma. I Smufik ma nową Poczwałę. Właśnie, jak się ustawiamy tutaj? To jest bardzo fajne miejsce w ogóle do zdjęć, mówię wam. Tutaj zawsze wychodzi ekstra. Ja też mam klakson. Ciekawe, jak wieczorem na pokazie gierek. Ej, tak, ja będę też oglądał, oczywiście. Ten live będzie na xbox.pl tutaj. Dlatego my robimy dzisiaj wcześniej live'ika, bo ja muszę zwolnić, słuchajcie, ten kanał. Muszę zejść przed 19. Także my streamujemy do 18.20 max. Naprawdę, mam tylko do tego czasu czas. Do 18.20. Kurczę, tu jakie szalone malowanie. Dobra, wiecie co, ustawmy się tak może wzdłuż tej drogi. Jeden za drugim, chyba będzie okej, co? Myślę, że będzie spoko. Jeden się ustawił tyłem, drugi przodem, trzeci tak. Dawajcie może wzdłuż drogi czy coś. Czy jak chcecie się ustawiać? Piszcie na czacie, no przecież wy uczestniczycie. Otwórzcie sobie na telefonie live'a i piszcie na czacie jak chcecie. Ty, ale ta poczwała co mam, podoba mi się. I zobaczcie, też są tutaj światła przez cały tył. Ale się nie świecą całe, ale jest przez cały tył. Podoba mi się. Dobra, tyle odstępu, chyba będzie spoko. Tam się przepychają ludzie. Ogarnijcie się, bo zaraz zacznę wyrzucać. No, na wprost tutaj będzie spoko. Dobra, chyba git jest. No ej, muszę dać lajkacza temu typowi, co zrobił to malowanie do tej Poczwały. Genialne jest. Ej, wiecie co, bo to jest ten wyścig, do którego zaraz dołączymy. On jest bardzo ciasny, tam nie ma miejsca. Także jestem ciekawy, jak my w 12 osób się tam pomieścimy, naprawdę. To będzie dość interesujące, zobaczymy. O, jedna osoba wyszła, jedno miejsce się zwolniło, także zaraz doprosimy kogoś. Dobra, zobacz. Mam nadzieję, że nas dołączy, bo czasami z tym dołączaniem tutaj też jest dziwnie. Kto wziął Mazdę? Czekaj, kto wziął Mazdę? O, wylatuje! Nie ma! Nie, no pewnie wziął Mazdę, dlatego że nie ma Poczwały driftującej, no nie? Dobra, i let's go. Powinniśmy mieć przenikać przez siebie, bezkontaktowy powinien być, nie? Ale nie no, jakoś się tu mieścimy. Tam też driftują chłopaki, jest dobrze, przesterowałem. Jakoś mam taką satysfakcję, jak jeździcie na tym. No ale w sumie jaki macie wybór, nie? Zaprosiłem, no to jeździcie, Eza. Czy wam się podoba, czy nie? Wiecie, co jest słabe w tych takich zawodach, jak się je tworzy? Bo na przykład chciałbym zrobić jakieś specjalne zawody dla nas, typowo do zdjęć, no nie? No widzicie, to są takie kontenery, które się świecą i w ogóle. Ale problem jest taki, że jak się do nich dołączy wielu graczy, to nie można sobie robić zdjęć, serio. O, ziomek przesterował! Zdjęcie zrobimy sobie tutaj przy plaży. Dojedziemy sobie w to miejsce i standardowa procedura, czyli dojeżdżamy sobie do tego miejsca tak razem, w grupie mniej więcej. Oczywiście po drodze sobie, wiesz, wariujemy trochę, ale na spokojnie, nie aż tak bardzo. Żeby się nie rozbijać za mocno o siebie, wiecie o co chodzi. Po prostu gdzieś tam jakiś slajdzik, jakiś driftik, coś takiego, no nie? Żeby był klimacik. Dojeżdżamy na miejsce i robimy foto w ruchu. I ono polega na tym, że wszyscy jadą z jednakową prędkością. Ustalimy sobie jakąś prędkość, na przykład 50 km na godzinę, 60 km na godzinę. I wtedy będziemy razem jechać.
I w momencie, kiedy zrobię foto, to się nam wszystko fajnie dookoła rozmyje, a my będziemy tak ładnie wyostrzeni podczas ruchu. Zaraz zobaczycie, o co chodzi ci, co nie widzieli ostatniego zlotu. Słuchajcie, konwój jest już pełny. Kiedyś mieliśmy taki zlot dla Ukrainy, nie wiem czy pamiętacie. No i tam był sztos właśnie, gościu jeden patrzył się, co my robimy, schował się za kamieniem. Musiałem do niego napisać wiadomość prywatną, żeby wyszedł nam z kadru do zdjęcia. I on dopiero, wiesz, gdzieś tam odjechał dalej, nie? Ale się przyglądał, co my robimy. I wiesz, samochody mieliśmy pomalowane w kolory ukraińskiej flagi. Możecie sobie zobaczyć w ogóle ten zlot na YouTubie. Mega fajnie to wyszło. Chlebciu też sobie odpalił chyba furę do driftu. Proszę bardzo. O, tutaj jaka porszawka się pojawiła. Bartek, coś ty wziął? Wyglądało z daleka jak miata, ale to nie jest chyba ta porszawa. Ty, to jest chyba ta porszawa, co ostatnio była. Co ja ją ostatnio miałem? Co ty tutaj, Bartek, masz? Co to jest? To jest chyba to, co ja ostatnio miałem. Ja nie skumałem, że to jest spoiler odchylany. Co to za Warszawa? Co to za klakson? Jakieś wilki? Nie, ktoś tam miał taki jakby wyjący pies albo coś takiego, co to było? Dobra, dojeżdżamy powoli do celu i zasada jest taka, ja myślę, że 50 km na godzinę to będzie spoko. Tak, myślę, że 50 km na godzinę to będzie spoko, zatrzymajcie się na chwilkę tam. Może 60. Kurde, 50 może być trochę za wolno, nie? Dobra, to dajmy tak, prędkość do 60 km na godzinę. Wszyscy jedziemy, staramy się jechać równo 60 km na godzinę. To jest bardzo ważne, żeby jechać równo. 60 km na godzinę i powinno być git. No, 60. Dobra, i startujemy, słuchajcie, nie ma znaczenia, czy ja jadę pierwszy, czy wy. Najlepiej jakby wy będziecie gdzieś tam jechać przodem, ja będę gdzieś w środku stawki, bo wtedy nie będzie tak, że ja będę wyeksponowany, tylko że też wy będziecie. 60 km na godzinę, powoli się rozpędzamy. Zrobimy foto tak, jak są tamte domki. To będzie ładnie wyglądać, bo tutaj jest taka pusta przestrzeń trochę. Starajcie się nie spychać, chociaż wiem, że jest bardzo ciężko. Dobra, robimy foto. Chodźcie tutaj jeszcze kawałek sobie zrobimy. Tylko zaznaczę wam na mapie. Tu przy plaży powinno być fajnie też. Albo wiem gdzie! Tutaj chodźcie na ten. To nie będzie dobrze wyglądać, bo będziemy mieli super niskie te proszawy. Ale tu przy tych skałach będą kozackie foty. Chodźcie, chodźcie. To będzie ekstra, to tylko tyle wam powiem. Dobra, zjedźmy sobie tutaj na tą plażę. Ale kozak to będzie. Tutaj moja znajoma robiła ostatnio fotę. Jak w tle jakoś ujmiemy te skały, super będzie to wyglądać, mówię wam. Tylko nasze porszawy będą tu pozatapiane w tym piachu. Jeszcze dalej aż z tego wszystkiego kamerę przekrzywiłem. Czekaj, ty, przy tej plaży jest taki w miarę ubity piasek. Chyba, że tutaj w tym takim tym. O, tu. Umyję wam zaraz porszawy, spokojnie. Chodźmy sobie może tutaj przy tej plaży, o jak. I byle jak tutaj stańcie, byleby tak jakoś w miarę w kupie, okej? I powinno być git, mi się tak wydaje. Jeszcze przejrzę na dronie, jak to wygląda. Chyba będzie git. O, ej, patrzcie, jakie w ogóle te skały są, jakiej wysokiej jakości tekstury, no nie? Te skały wyglądają jak realne, zobacz. Niesamowite jest to, nie? Ale oni, twórcy Forzy, zwracali właśnie na to uwagę, że tekstury są super odwzorowane. I konkretnie to miejsce przy tym oświetleniu wygląda magicznie. Na pewno dużo czasu tutaj poświęcili na to, żeby to tak dopracować. Dobra, postarajcie się tak w miarę w kupie, wszyscy. Nie za blisko wody. A ustalmy... dobra, to może ja trochę pojadę w to miejsce. O, jakoś tutaj, stawię się dupą. Tak, w miarę, wiesz, w kupie, no nie? Ta karera jest czerwona? Serio? A czekaj, bo ja może mam... Ale nie, zobacz, tutaj malowanie ziomeczka mam, to o co chodzi. No jeszcze bratek, niech się ustawi. Nie musi być jakoś, wiesz, idealnie, no. O, tak jest super, tu jest okej.
To wygląda dziwnie, dobra, ja się trochę wycofam. Pyk, 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 pyk. Tobie też umyję, ale nie wiem, czy będziesz na zdjęciu, bo jesteś daleko. Ta srebrna, niektórzy mówią, że mają jakieś malowania, a u mnie na streamie nie widać. No tak jest niestety. Ej, dobrze to wygląda. Dzisiaj jeszcze sobie robiliśmy normalne takie fotki, ale kiedyś robiliśmy też zloty driftowe. Właśnie, co wam się najbardziej podobało? Czy zloty driftowe wam się podobały bardziej? Czy jakieś konkursy na zlotach, czy coś takiego? Są kozackie takie zloty, no. Jeszcze jak macie taką super zgraną ekipkę, nie? Chociaż powiem ci, że u nas teraz udało się zrobić takie foto w ruchu, wiesz? Że tło jest rozmyte, a myśmy byli bez ruchu.